chyba się zakrztuszam. Mogłem skonać teraz. Zatem spieszcie się, by mnie lajkować, bo w każdej chwili mogę odejść. O Jezus Maria. Szkoda, że na live nie można dawać lajków, nie? Sobie całe tysiące bym ponabijał w ten sposób. Ona chyba z 600 kosztuje faktycznie, no. Drogi to jak cholera, no. No ale takie są ceny, co zrobicie? Co mnie atakujesz? Paskudny Gorgon. Znaczy, właściwie nie. Gorgoyle. Przepraszam za ten krzyk, tak jakoś. Czy jest coś, czego nie dostałem? Parę rzeczy musiałem zrobić sam. Nie traktowałbym tego jako jakąś wielką niesprawiedliwość, że ja tam coś dostaję, a ktoś inny nie. W końcu te parę tysięcy filmów się zrobiło. No właściwie dwa, to 2000 to nie jest parę, ale... Znaczy właściwie to jest para. No ale troszkę popracowałem. Pewnie, że to przyjemna rzecz i w ogóle, ale zresztą. Na ten temat to pewnie można by godzinami gadać, nie? Dobra, co my tu mamy? Każdy ma inną opinię w tej sprawie. Co oni się tu tak biją, wariaci? O, już im chyba przeszło. Nie, ja nie mam bezprzewodowej myszki. Ja mam Nage Molten. Ja miałem wcześniej bezprzewodową, ale nie byłem zadowolony z niej. O, nie, jakoś kiepsko się używało tej bezprzewodowej. Czasami sygnału nie łapał, czasami nie mógł, czasami system nie wykrywał myszki. Gram i nagle system przestaje wykrywać myszkę. No, what the? Dlaczego mi to robisz w systemie? Okej, coś tutaj trzeba pozyskać od tych ludzi. Ojejku. Z kimś? Dobra, tu mi dał jedną książkę. Od tego nic nie wezmę. Auć. Och. Od tego nic nie dostanę. Muszę tu z ludkami por... Co to ma być? Devil's Libram. Dobra. Od kogo to? Maris Steed. Gdzie jest Maris Steed?
Nie ma tu czegoś takiego. A zaraz, zaraz, to jest Steed. Boże, to nie jest postać. Głupiec ze mnie. Mówiłem, że się przeniosę do piwnicy, żeby ten wątek rozwinąć, wiesz co? Znaczy, jak już się przeniosę, to wtedy o tym poopowiadam, dobrze? Bo... To tak na sucho gadać, to jest słaba sprawa. Oczywiście nie powiem, gdzie jest ta piwnica, bo... Zaraz mi ktoś komputer ukradnie. Ale to... Jeszcze z pół roku potrwa, więc... A, Fantek, właśnie, dobrze mówisz o tych myszkach bezprzewodowych. Ja właściwie te urządzenia bezprzewodowe, których miałbym używać, ja mam taki specjalny przedłużacz do USB, to znaczy taką przejściówkę. To jest takie urządzenie, że podpinacie do USB i dostajecie 4 wejścia USB. Ja to mam na biurku i do tego warto podpiąć urządzenia bezprzewodowe, to dużo lepiej działa. Ale ta myszka Razera, to ona działa na jakichś innych zasadach z tym bezprzewodowym. Ona ma jakiś taki odbiornik, na który się nakłada myszkę, żeby ona się ładowała, co jest bardzo sprytnym rozwiązaniem. Niestety, tak czy siak, i tak to czasami się gubi. I się nie da. No i tak trzeba to trzymać na stole, więc... Ale trzeba, to prawda, trzeba odbiornik trzymać jak najbliżej myszki. Wow. Nie, słuchajcie, moja piwnica będzie lepiej ukryta niż ten, niż jaskinia Batmana. Mogę tylko powiedzieć, że... O co ten komin się świeci tu? Że to trochę jak... Trochę jak studio nagrań będzie. To będą dwa pomieszczenia. Coś tam się błyska. To będą dwa pomieszczenia i jedno od drugiego będzie oddzielone szybą. Bardzo fajnie się to zapowiada. A już mnie pytałeś wczoraj, jak zrobić dwa ekrany na jednym kompie, Adam. A jak nie ty, to cały czas się powtarza to pytanie. No normalnie, Windows ma, obsługuje nawet kilka monitorów, więc po prostu podpinasz pod Windowsa i tyle. Nie no, oczywiście, że ta piwnica będzie we Wrocławiu. Nie będę jeździł, kurde, do pracy gdzieś do Opola. Tak, to jest świetny pomysł. W jednym pomieszczeniu zrobię szklaną szybę i ludzie będą mogli przychodzić i mnie podziwiać przy pracy, tak? YouTuber w naturalnym środowisku. Strasznie tutaj jest, te questy są jakoś tak upakowane. Fiona's Caravan, aha. Dobra,
To lecimy tutaj. Często pytacie mnie o te zarobki. Też muszę dodać do jakiegoś FAQ. Znaczy nie tyle zarobki. Twitch i YouTube to nie są moje jedyne źródła utrzymania. To musiałbym... Milion rzeczy mógłbym powiedzieć na ten temat, ale to nie warte. To. Szkoda zachodu. Bo jak znam życie, i tak by te pytania się powtarzały. Czy będą późnowieczorne streamy, skoro ta piwnica nie jest w domu? No właśnie tego nie jestem pewny. Znaczy mam nadzieję, że będzie. Jeżeli będę miał tam dobry internet, a to jest jedyne ryzyko, że tam internet będzie słabszy. Jeżeli będzie dobry internet, to będą. Zobaczymy. Chyba skończyłem tu wszystkie questy w tym rejonie. Co tutaj ta laska chce ode mnie? Okej, coś tu trzeba jeszcze zrobić. Cholerka. Jednej rzeczy tutaj nie dokończyłem niestety. I to lecimy. Czemu piwnica, skoro mogę pracować w domu? Wiecie co, w piwnicy mam więcej miejsca, ja mam tutaj strasznie mało miejsca. Ja bym chciał green screen sobie odpalić, jakoś tak bardziej robić te profesjonalnie, te programy newsowe i tak dalej, i tak dalej. A ja naprawdę, ja mam za plecami gdzieś z pół metra przestrzeni wolnej i to jest wszystko. Ja mam ciasno po prostu. Na maksa. Jak ustawić ikonki na pasku szybkiego uruchamiania? To jest standardowa opcja w Windowsie, to nie mam żadnego programu. Trzeba tylko pogrzebać tam we właściwościach paska. Trzeba dodać folder jakby z ikonami na pasek narzędzi. Crisis Warhead? Mam. Grałem, przeszedłem, świetna giera. Może zrobię let's play z tego, to naprawdę super sprawa jest. Zdecydowanie Crisis tej pierwszej odsłonie jest dużo lepszy od dwójki i trójki, naprawdę dużo, dużo lepszy. To schudnij, będzie dwa razy więcej miejsca. No to świetna rada, to prawda, no. No ale to nie, to dalej będę miał tam powiedzmy metr za sobą. Przy dobrym wietrze, to jest tak mało. Jest. Można odstawić tego questa. Co ten koleś się tutaj za mną? A to przez te czaszki chyba co dźwigam. A czy widziałem film pod tytułem Kamerdyner? No właśnie nie. Chyba się wybiorę. Dużo osób go bardzo, bardzo chwali.
Nie no, słuchajcie, nie, ta piwnica będzie tak umieszczona, że raczej to nikt mi tam nic nie ukradnie. Mówię, że to w jaskini, to będzie lepiej ukryte niż jaskinia Batmana, więc spoko. Ouch. O. Co ona chce ode mnie? Battle of Darrowshire. Co ja powiem, Moret Orchestra, jakoś nie mogę się do tej gry przekonać. I do jedynki, i do dwójki jakoś tak, no nie mogę, no. Chciałem, ale nie dałem rady. Wczoraj żeśmy oglądali taki film Prawo Zemsty z Gerardem Butlerem. No, to jest całkiem niegłupi film, ale jakoś tak miejscami niewiarygodny mocno i sam nie wiem. Sam nie wiem. Wiem. Ale spoko, da się obejrzeć. Co tu się dzieje? Halo? Dobra, bitwa, w porządku. Daliśmy radę. Jeszcze jeden do zabicia. Ja jakieś urządzenie do wstrzeliwania pułapek, ciągle o nim zapominam. Gdzie to było? Cholera. Dobra, jeszcze. Trzymajmy chwilkę. Ciemno u mnie, no ja mam zasłony zawsze. Opuszczone. Jakaś poważna bitwa.
Dobra. Żyjemy, żyjemy. Jeszcze tu się biją. Załatwione. O, rany boskie. Jacyś zdrajcy. Coś go zabiło. Chyba już. Strasznie długi quest. No i załatwione. Czy konto, które się wykorzystuje na PlayStation, można używać na PlayStation 4? Tak, 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 tak. To jest to samo konto. Dokładnie to samo. O, jakiś poważny quest zrobiłem. Nie, nie, litera A to nie mam w bindach, to znaczy zaraz. Nie, mam Alt-Q, Alt-W, Alt-E. Te mam, natomiast pod A nie mam. Pod A jest tylko lewo, w lewo. Taki, taki właśnie. Nie obrót w lewo, tylko krok. W lewo. Czegoś tam zapomniałem. Co oni tu chcą ode mnie? Hidden treasures. Aha! Co się najlepiej sprzeda, bo to mi się nic nie przyda niestety. I załatwione. Co robię z grami, jakie przejdę? No nic. Cóż można robić? Nic, ja mam gry w wersjach elektronicznych tylko i wyłącznie, więc... Okej, oddajmy. Ci ciągle tutaj atakują, ale tym się nie będziemy przejmować za bardzo. No dobrze, moi mili, słuchajcie, ja będę kończył powolutku, już jestem troszkę zmęczony. Już właściwie rzadziej odpowiadam na pytania, a po to odpalam tego live'a, żeby odpowiadać na pytania. Zwłaszcza po to odpalam właśnie live'a z World of Warcraft. Więc pewnie spotkamy się wieczorem, ale nic pewnego, bo muszę troszkę ponagrywać rzeczy na YouTube. I jak będą gotowe te rzeczy na YouTube, to wtedy wówczas wpadnę jeszcze. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.